lecz nie deprecjonuj własnych. Drodzy widzowie, z przepięknym głosem witam wszystkich na YouTubie, witam też czat. Idziemy dzisiaj po tego pana Tyra. Mam nadzieję, że się uda. Już trochę mam ból tyłka po tym, jak mnie zdjął. Za bardzo się podpaliłem w ostatnim odcinku. I to wcale nie było dobre. Podpalenie, odwet. Nie, dobra, bierzemy to. Tak, to będzie spoko też. I co? I tutaj mamy jeden atak. A tak, mój dawny pan i jego wzniosłe, romantyczne ideały. Zatrzymaliśmy się w lesie za Atenami, skąd mogliśmy obserwować, jak goście księcia wchodzą i wychodzą. Gdy patrzyliśmy na romantyczne niesnaski miejscowej młodzieży, Oberon doszedł do wniosku, że musi interweniować. Rozmawiamy kazał... potem w Mimirze. Oczywiście. Nie mam też jak najmniej życia stracić. Gdzieś tutaj było życie, albo mi się wydaje. O, tu. Bracie. Choć chciałbym powiedzieć, że zrezygnowałem ze służby Oberona dla zasady, prawda jest taka, że chodziło raczej o dumę. Gdyby tylko bardziej mnie doceniał, kto wie, jak długo znosiłbym jego złe uczynki. Zawsze tkwiłem na... Rozmawiamy potem, Mimirze. Nie, nie, skup się oczywiście. Prawej! Tak jest! Z prawej, bracie! Gdzie ona uciekła? Gruby tych kurczę elfów. Za tobą, bracie! A bez przesady. Walkirię ubiłem, to Tyra nie ubiję. Widzę, że nie boisz się kompromisów.
Nie, tego nie bierzemy. Później, zaraz przed wejściem do Tyra. Twój dawny pan kazał ci sprawić, by jego żona pokochała innego? Ano, tymczasowo przez ten magiczny kwiat. Choć teraz jasne jest mowa dla mnie. Będzie musiała poczekać. Tak, już przestaje gręcić. Uwaga, za tobą! O nie, ja nie lubię tej zjawy latającej, denerwuję. Wyprostowali nas! Ostrożnie! Enferier z lewej! Kurde. Dobra. Wiedziałem, że ci się uda. Siła, szczęście, kombinacja ataków za pomocą mostrzy... Nie, to. To, bo teraz mnie czeka znów ubicie. No dobrze, pora ruszać dalej, jeśli jesteś gotowy. Boka. Taka. Co on w ogóle wrażenie otrzymuje? Co jest? No to będzie ciekawe, mordy. Może od ognia. Ale mi ziabną. Ta, on jest lodowy, to dąga będzie. Kurde, ale patrzcie, odbijam mu tarczą, a ziomek dalej atakuje. Za wcześnie. Za wcześnie. Yeah.
hełmu już nie tak dobrze, co? Wróć do Tyra. Tylko że jak pójdę do Tyra teraz od razu, to trochę przypał. Nie, Muspelheim, dobra. Czyli będę musiał się przebić najpierw. Mówię przypał, bo chciałem sobie odnowić życie i tak dalej, zanim do niego trafię. Z tego, co ostatnio liczyłem, to chyba jedna cała próba to jest tak z 40 minut. Jest pod wrażeniem. Co to się wydarzyło, że powrót Gowa... O, dobra, biorę. To jest fajne i mocne. Wydarzyło się to, że wyszedł dodatek. Nie lubię z tym minotaurem walczyć, naprawdę nie lubię. Ale coś wam pokażę, patrzcie. To jest serio mocne. Pochwycona siła. O, dobra. Dobra. To jazda dalej, tylko czekajcie, w którą stronę? Tu gdzieś? Nie, tutaj byliśmy.
Arturito, elo, siema, witam. Dziękuję za suba. Tu nie idziemy, czyli prosto. I zrobiło się trudniej. Zapomniałeś, że pośpiech jest tu kluczowy? Uważaj, pod tobą! Dobra. Pozostała jedna połyskująca szczelina. To jest ona, czy nie? Chyba nie. To jest chyba zwykła. Palić świecącego, zanim się zbliży. Kurde, co goś zmienia to? No come on, jeszcze troszkę. Dobra, padł. Zmieniłem kategorię, także może odświeżyć trzeba. Skrzynka sobie tak czeka po prostu? Ty, i spoko, mamy drugi atak runiczny. Co tu się dzieje? Ilu przeciwników? Co jest? Moim zdaniem trzeba jak najszybciej ubić tego dużego i na niego wsiąść. Oślepłeś za tobą! Nie oślepłem, tylko ciężko. Czemu on ma całe życie już? Ktoś mu odnawia życie. Tu! Oj. Uwaga! Atak z tyłu! Dobra, musimy to tak zrobić na chwilę. Może kogoś zmiotnie z tego.
lewej! Czyli tak, runiczny ataki mam tu jeden, tu jeden, tu dwa. Kurczę, no potrzebuję jeszcze jednego i nie mogę znaleźć. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Nie, na was to nie mam czasu. Uwaga! Atak z tyłu! O, jest, dobra. Za tobą, idioto! Uwaga! Atak z tyłu! Trzeba było tak tyra sobie rzucić po prostu i byłby spokój. Chyba wyrobiłeś walhalską normę rozlewu krwi. Idź do tych drzwi z czaszką, opłaca się. Ale co tam jest takiego fajnego? Nie, ja tu nie idę. Widzę, że się śpieszysz. A przecież lubisz trudniejsze walki. Jaki poziom trudności? Normalny. Zawsze normalu. Dobra. Czas teraz na zakupy. Tak, tak. Wybierz już coś i chodźmy. Tylko to było tutaj. Przypływ zdrowia. Przypływ szału. Szał pełny. I tutaj upgrade'y muszą wjechać. To na full, to na pewno. Poskromienie bestii. Wiecie, ile mogę, to muszę w to wydać.
Czyli widzicie, 25 minut muszę poświęcić, żeby przejść do kolejnej próby. Cokolwiek to znaczy, niech mi pomoże. Dobra, 2, 2, 1. Wciskaj trójkąt na ostrzach do momentu, aż się zapalą. R2. O ku... O, ty! Dobre to jest? Ale dał tipa, zaraz przetestuję. I tak wyczuwam oklep, ale to nic. Witaj ponownie, Kratosie. Przetestujmy to. Bądź czujny! Czemu, ej? Powiedzcie mi, dlaczego on mnie zawsze... To jest tak... nie fair. Widzę. Komu strasznie mało zadaje obrażeń? Ja myślałem, że to będzie w ogóle tak, że... Zajebiście, ja na niego atak mocny, a ten kurde... Co było w tamtej skrzyni? Otwarliście że strach, fałsz, nienawiść. Tak, wzmacniały to, co już się działo w bogach. Ale dobrze wiesz, że było tam coś jeszcze. Szykuj się! Nic nie widzę. Za tobą uważaj! No dalej! Prędzie walczy z wynikiem!
Broń się! Porąbane, nie? Za tobą, uwaga! Ten szał to się w ogóle tydzień ładuje na wam. Skup się, Kratosie. Huxan. Ten po lewej się jarzy. Broń w górę. Za tobą, bracie. Jeden się nas kojarzy. Tak, świetnie. Potężny cios, dobrze. Huxa, bądź czujny. Szykuj się. Nie daj się rozkojarzyć. To kwestia ruchu nadgarstka. Bądź czujny! Huxa! Skup się, Kratosie! Broń się! Nie daj się rozkojarzyć! Sprytnie, tak, nie podpaliłem się teraz. Dobrze. Polo full focus wjechał. I runda druga. Przestań, Kratosie. Wygrałeś. Dobra walka. Zobaczmy, co wypracował twój umysł. Kiedy zło ze skrzyni zostało wyplenione, została po nim nadzieja, którą zdecydowałeś się oddać światu. Tak. Po tym wszystkim wróciłeś do poświęcania się. Moja śmierć miałaby sens. Stało się jednak inaczej. Tak, przeżyłeś. A nadzieja wciąż żyła w tobie i przetrwała aż do dziś. Można powiedzieć, że przywróciłeś tym światom nadzieję po bardzo długim śnie. Niezależnie od skrzyni, Kratosie, nadzieja, strach, miłość i nienawiść kryją się w każdym z nas. Pytanie brzmi, której z tych emocji pozwolisz sobą kierować? Każdy z naszych wyborów kształtuje nasz świat. To prawda. Widzę to. I wierzę, że jestem gotów przejść przez te drzwi. Znakomicie. Dobra, można iść. Już mogę ci rzec. Taką mam ochotę, żeby zagrać w te stare części Gowa, że och. Pamiętam, jak
jakie to uczucie zasiąść na tym tronie. Może po awatarze to zrobimy. Wiem, co to oznaczało. I co nie oznaczało. Bóg wojny. Bóg bólu. Cierpienia. Zniszczenia. Normy powiedziały, że gonię za odkupieniem, którego nigdy nie będę godzien. Kim zatem jestem? Bogiem głupców. Bogiem... Nadzieja. Gdy wszystko inne przepadło. Ty straciłeś wszystko. I wszystkich. I stałeś się... Nie ma dla ciebie przebaczenia. Wybrałeś! Pozostanie we mnie tyle, bym nie stał się tobą. Nie wiem. Ale mam nadzieję. Jesteś okrutny, arogancki i samolubny. Ale to nie wszystko. Nigdy nie byłeś tylko tym, co widzieli inni. Jesteś kimś więcej. Tak, w tym dodatku jest ogólnie pokazana ta cała przemiana Kratosa, no. Dlatego żałuję, że nie grałem w poprzedniej części, te trójkę, dwójkę, jedynkę, bo jest bardzo dużo nawiązań. Cóż, chyba wszystko przegapiłem. Znalazłeś, czego szukałeś? Bardzo się cieszę. Czyli nic tu po nas. To... Co teraz? Teraz? Myślę, że chciałbym tu chwilę posiedzieć. Koniec, drodzy państwo, koniec tego dodatku. Pomijając to, że to było takie właśnie ciągle powtarzanie których rzeczy w kółko, to fajnie tą historię przedstawili. I to mi się podobało. To muszę przyznać. I tak jak mówiłem, no. Czas na awatara, ale kiedyś przejdziemy sobie te gowy.
poprzednie, bo jestem bardzo ciekaw tych historii, które tam są po prostu. Także mam nadzieję, że wam się też podobało. Od jutra, w stosunku do tego, co to oglądacie, to lecimy z Awatarem. A tu co jeszcze? Coś jeszcze, to nie koniec. Odblokowano wygląd. Koniec. Ej, tu coś jeszcze jest, chodźmy. Świetna robota, generale. Porozmawiaj z Freją. Spójrzcie, kto choć raz wrócił frontowymi wrotami. Coś musiało się tam wydarzyć. Rozumiem, że to dobrze. Dołączę do ciebie. Postaram się być tym, kogo potrzebują ludzie. Dobrze. Cieszę się, że to słyszę. I że znalazłeś to, czego szukałeś. Nie dokonałbym tego bez moich przyjaciół. Jestem im wdzięczny. Valhalla jest do twojej dyspozycji, Kratosie. Gdybyś pragnął zgłębić więcej, teraz czy później, odpowiemy na twoje wezwanie. Rozpocznij kolejną próbę, gdy będziesz gotów? Aha, dobra. Mogę odblokować więcej wspomnień Kratosa i kolejne ulepszenia. Ciekawe. Tak czy inaczej. Drodzy Państwo, widzimy się w kolejnej serii, już teraz dłuższej, bo Avatar to będzie długa seria, coś czuję. Zobaczymy, czy nam siądzie. Trzymajcie się, elo.